Hej, tu Karolina. Dzisiaj mam dla Was przepis na tost z awokado idealny. Do przygotowania jednego dużego, porządnego tosta potrzebujecie jednego awokado, posiekanego małego pomidora, garstki świeżej, posiekanej również pietruszki, szczypty pieprzu, czosnku i chili lub jakichś innych przypraw, które Wam pasują, no i oczywiście soli. I do tego posypka z nasion chia i sezamu oraz odrobina soku z cytryny. Nie zapominamy też o chlebie, polecam Wam chleb z warzywno-żytni. Nasze awokado rozmaślamy widelcem i łączymy z prawie wszystkimi składnikami, czyli z naszymi przyprawami i z pietruszką oraz sokiem z cytryny. Całość jeszcze raz właśnie ugniatamy, dokładnie łączymy. I teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wrzucić nasz chleb do tostera i stworzyć całego tosta. Także najpierw oczywiście przekładamy warstwę awokado i ładnie rozprowadzamy ją na naszej kromce chleba. Całość posypujemy pomidorem i naszą chia sezamową posypką. I ja jeszcze na koniec polałam mój tost pysznym octem balsamicznym prosto z Modeny. To było na tyle banalnie proste, a uwierzcie mi, warto troszeczkę bardziej się wysilić i sprawić, żeby ten Wasz tost z awokado był nieco bardziej wyjątkowy, bo będzie to naprawdę jedna z Waszych ulubionych przekąsek czy też propozycji śniadaniowych. Smacznego, pa pa!